Szanowni Państwo, nie sposób uciec od problematyki psychologicznych konsekwencji izolacji i kwarantanny, skoro od ponad roku jesteśmy w czasie pandemii wywołanej wirusem COVID. Warto tutaj skupić się na takich pojęciach, które do tej pory istniały w naszym języku, jak izolacja, samoizolacja, kwarantanna, ale miały trochę inne znaczenie, ponieważ dotychczasowe pojęcie izolacji społecznej jednak trochę zmieniło się w dobie pandemii COVID. Nadal wprawdzie izolacja jest rozumiana jako brak interakcji społecznych lub komunikacji z innymi ludźmi. Niemniej jednak dotychczasowe pojęcie było związane bardziej z naszym stanem psychicznym, na przykład depresją, lękami, zaburzeniami osobowości. W ostatnim czasie również to pojęcie było związane z nowoczesną technologią, choćby stosowaniem telefonów komórkowych, tabletów, z którymi człowiek obecnie obcuje na co dzień, ale które zamiast pomagać, osłabiają relacje twarzą w twarz z rodziną i znajomymi. Pandemia to zmieniła. Izolacja rozumiana jest jako odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu w kierunku koronawirusa jest dodatni. Kwarantanna, jak wiemy, to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zagrożenie. I jeszcze pojęcie samoizolacji nie chodzi o odgrodzenie się od społeczeństwa, chodzi o odgrodzenie się od koronawirusa. Tutaj, proszę Państwa, w badaniach przez nas prowadzonych pytaliśmy respondentów, z czym im się kojarzy koronawirus i izolacja. I tutaj takie hasła, które padały, odwoływały się na przykład do trudnego do zwalczenia zjawiska, do choroby, czyli tutaj na przykład padło hasło zaraza, pandemia. Też kolejnymi skojarzeniami, które zakwalifikowałyśmy do kategorii niebezpieczne zwierzęta, to na przykład jeżozwierz czy wilk w owczej skórze. Takie skojarzenia również się pojawiły. Też nasi respondenci odwoływali się do takich zjawisk religijnych, na przykład koniec świata, tutaj jeszcze taniec śmierci, szatan. I też były takie odwołania do broni, jak na przykład znak bomby atomowej, czy też strzała. Tutaj takimi kolejnymi skojarzeniami, które się pojawiły w naszym badaniu, był na przykład świat ciszy, co gdzieś mocno się kojarzy z tym pierwszym lockdownem, kiedy na kilka tygodni rzeczywiście każdy został zamknięty we własnym mieszkaniu, domu. I ta cisza rzeczywiście była odczuwalna. Też takim skojarzeniem, które się pojawiło, to było wake up, co nam się kojarzy z takim pobudzeniem, z takim hasłem, okazją do samorozwoju. I tutaj też, proszę Państwa, można zobaczyć, też jeżeli chodzi o te skojarzenia, niektórzy z respondentów wysłali je w formie wizualnej, w formie zdjęć, w formie obrazów. I tu na przykład niektórzy odwołali się do tego takiego typowego nurtu mindfulnessowego, tu i teraz. Pokazali na swoich zdjęciach przyrodę, z którą właśnie mają teraz czas, okazję obcować. Natomiast takie inne wizualne skojarzenia odwoływały się na przykład do korony, prawda, która się stricte wiąże tutaj ze słowem koronawirus. Też tutaj na zdjęciu środkowym widzimy
sytuacje, które też nam tak towarzyszą w życiu codziennym właśnie w dobie pandemii, czyli to takie typowe odgrodzenie się od społeczeństwa i tą taką typową izolację. I tutaj po lewej stronie takie mniej oczywiste skojarzenie, natomiast tutaj tak, żeby też Państwa pobudzić do refleksji, to myślę, że każdy może sobie pomyśleć, odpowiedzieć na pytanie właśnie, co autor tego lewego zdjęcia miał na myśli. Bardzo ważne jest odróżnienie izolacji od postrzeganej izolacji społecznej, bowiem to, jak my będziemy postrzegać się w warunkach izolacji związanej z pandemią, będzie miało przełożenie na ewentualne nasze konsekwencje psychologiczne. Od razu sygnalizuję, że jest jedna grupa pacjentów, z którą mieliśmy do czynienia, która zdecydowanie w tej izolacji społecznej lepiej funkcjonuje. Są to pacjenci z fobią społeczną, ale dla przeciętnego człowieka bez fobii społecznej ta postrzegana izolacja może nieść różnorakie negatywne jednak następstwa. Związane choćby z poczuciem samotności, z obawą przed utratą pracy albo rzeczywistą utratą pracy, trudnościami finansowymi, w ogóle ze zmianami w codziennym życiu. Wielu ludziom pewien rytuał codziennego dnia jednak pomaga. Dla wielu osób ta izolacja społeczna z pandemii jest związana również z żalem po śmierci bliskich, niezależnie czy umarli na COVID, czy były to osoby, które umarły na COVID ze schorzeniami współistniejącymi, czy też na inne schorzenia. Dlatego, że ten żal był spotęgowany tym, że osoby te umierały w samotności. Izolacja również od zewnętrznego społeczeństwa istnieje w szpitalach. Brak interakcji też często z osobami bliskimi wpływa też na zdrowie psychiczne. Z badań wynika, że nawet krótkie okresy izolacji, krótsze niż 10 dni, mogą wpływać negatywnie na nasze psychospołeczne funkcjonowanie i tak takie osoby krótkotrwale izolowane do 3 lat później mogły zmagać się z objawami psychiatrycznymi. Oczywiście długotrwała izolacja niesie z sobą większe zastępstwa. Może ona wpływać na nasze zdrowie fizyczne, zdrowie emocjonalne, zmieniając rytm snu, odżywiania, ale też ograniczając możliwości ruchu. Tak, tutaj z kolei wymieniłyśmy konsekwencje izolacji w pandemii dla zdrowia psychicznego. No i tutaj może dochodzić u niektórych osób do rozwinięcia się lęku, paniki. Mogą też pojawić się objawy obsesyjno-kompulsywne. I tutaj jako taką ilustrację zaburzeń właśnie tego typu chciałam się posłużyć ilustracją znanego filozofa nowożytnego, jednego z takich największych na pewno w tamtym czasie, Immanuela Kanta, gdyż w jego przypadku mówi się o tym, że możliwe, że cierpią on właśnie na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i w jego przypadku objawiały się one tym, że była to osoba, która wstawała o określonej godzinie i wykonywała spacery właśnie o tych określonych godzinach z tą samą liczbą kroków. I okoliczni mieszkańcy mówili, że tak naprawdę jak nastawiają zegarki, to mogą zobaczyć, jak Immanuel Kant drepcze w okolicy, bo na pewno robi to o tej konkretnej godzinie. Natomiast też w przypadku tutaj jego objawów występowała taka lekka obsesja pod kątem porządków. Generalnie służba miała takowe polecenie, żeby niczego absolutnie nie ruszać w domu, że wszystko ma leżeć na tym miejscu, w którym leży. I również też w przypadku wyprawiania różnego rodzaju uroczystości, czy na przykład sporządzania posiłków dla niego, też absolutnie musiało być to zaplanowane w najdrobniejszym szczególe, gdyż w przeciwnym razie tutaj dochodziło do takich wybuchów agresji.
Tutaj też kolejną taką konsekwencją izolacji może być bezsenność, problemy trawienne, jak na przykład i również objawy depresji i stresu pourazowego. Tutaj w przypadku depresji często mówi się o uczniach, którzy jak mają zajęcia online, po prostu schodzą na chwilę z łóżka, żeby zalogować się, włączyć lekcję, natomiast później od razu kładą się z powrotem do łóżka i nie mają żadnej motywacji, żeby w tych zajęciach uczestniczyć. Też coraz częściej mówi się oczywiście o nauczycielach, którzy też na depresję mogą cierpieć. Może dochodzić do zespołu stresu pourazowego, który jest taką odpowiedzią na zdarzenia traumatyczne. Czyli na przykład pandemia jak najbardziej zdarzeniem takim traumatycznym jest, kiedy nasze poczucie bezpieczeństwa zostało dość mocno zaburzone. Bardzo ciekawe badania przeprowadzono na trzech grupach pacjentów, które obejmowały. Jedna grupa to byli pacjenci z COVID, druga grupa pacjenci z różnymi rozpoznaniami psychiatrycznymi, trzecia grupa inne osoby w społeczności, które nie spełniają takowych kryteriów. I badano te grupy pod kątem objawów neuropsychologicznych. Co się okazuje? Okazuje się, że pacjenci z COVID mieli w niektórych obszarach znacznie więcej zaburzeń, aniżeli pacjenci psychiatryczni. Oczywiście te dwie grupy osób były znacznie bardziej zaniepokojone swoim stanem zdrowia, aniżeli osoby zdrowe. Ale pacjenci z COVID mieli na przykład wyższe nasilenie PTSD, aniżeli pacjenci psychiatryczni. Mieli również wyższe nasilenie stresu, aniżeli pacjenci psychiatryczni. Więcej pacjentów z COVID było impulsywnych w porównaniu z pacjentami psychiatrycznymi oraz oczywiście zdrowymi osobami z grupy porównawczej. Badacze zwrócili też uwagę na jakość snu, ponieważ okazało się, że wyższy odsetek pacjentów z COVID, szacowany na około 50%, zgłaszał bezsenność w porównaniu z pacjentami psychiatrycznymi, spośród których 30% osób zgłaszało takie problemy. Natomiast spośród osób zdrowych żadna osoba nie zgłaszała takowych problemów. Te emocje podczas hospitalizacji, izolacji są również też nasilone niepokojem, napięciem o niedokończone sprawy, ale również postrzeganiem tego, jak osoby w roli pacjenta funkcjonują. Tutaj jedną ze struktur w mózgu, które najbardziej cierpią właśnie w dobie pandemii, jest hipokamp. Nazwa hipokamp wzięła się od rodzaju morskiej ryby, którą zwiemy hipokampusem. W potocznym języku używamy często nazwy konik morski czy też pławi konik. I tu jak Państwo widzicie na slajdzie, na zdjęciu, rzeczywiście ten nasz hipokamp w mózgu jest dość podobny do hipokampusa, który występuje w morzach i oceanach na całym świecie. Tutaj w przypadku naszego hipokampa, jak on cierpi, to cierpi również nasza na przykład pamięć krótkotrwała. Może również cierpieć nasz proces konsolidacji, który jest związany z tym, że informacje przechodzą z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej. Mam nadzieję, że u Państwa hipokamp działa sprawnie i też tutaj pewne informacje przejdą do tej pamięci długotrwałej, które się już, miejmy nadzieję, na lata utrzymają. I tutaj też, proszę Państwa, właśnie była mowa o tym, że w pandemii dużo osób może cierpieć na przykład na zespół stresu pourazowego, czy w ogóle poziom stresu może być podwyższony, czy też na depresję. Tutaj przy tych zaburzeniach również taką
kolejną częścią mózgu, która cierpi, jest kora przedczołowa. Kora przedczołowa wiąże się również z funkcjonowaniem na przykład naszych procesów uwagowych, to, że my się teraz odpowiednio koncentrujemy na tym wykładzie. Tutaj też z funkcjami wykonawczymi, które są związane z tym, że my jesteśmy w stanie zaplanować na przykład nasz dzień, czy też z hamowaniem reakcji, czyli na przykład ktoś nas zdenerwuje, no a wiadomo, według przyjętych norm społecznych tutaj nie możemy na przykład kogoś uderzyć, tylko się wyhamujemy. No i tutaj będziemy prowadzili dalej konstruktywną rozmowę, żeby pewne problemy rozwiązać. Tutaj, proszę Państwa, w ramach też takiej ciekawości chciałam poruszyć taki oto temat, że generalnie u osób, które chorują na koronawirusa bądź chorowały, jeśli będzie taka sytuacja, że też dojdzie do obniżenia funkcji poznawczych, to tutaj jest czterokrotnie większe ryzyko pojawienia się również takiego możliwego symptomu, jakim jest delirium. I to głównie u osób powyżej 65 roku życia. I delirium wiąże się z tym, że dochodzi do zaburzeń świadomości. Tutaj osoba może być zdezorientowana w czasie, czyli my na przykład ją pytamy, jaką mamy dzisiaj datę, jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia. I tutaj może być problem z udzieleniem odpowiedzi. Też może się pojawiać dezorientacja w miejscu, w przestrzeni, zaburzenia uwagi, zaburzenia innych czynności poznawczych. Mogą również wystąpić objawy psychotyczne, czy też zaburzenia cyklu snu i czuwania. No, wiadome jest to, że inne epidemie miały również miejsce lata temu. I tutaj chciałyśmy jeszcze nawiązać do dwóch epidemii, które właśnie miejsce miały i też wiązały się z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Jedną z taką epidemii jest śpiączkowe zapalenie mózgu, inna nazwa zapalenie mózgu von Economo. Nazwa ta się wzięła tutaj oczywiście od twórcy tego pojęcia, czyli w tym przypadku od profesora z Austrii, neurologa, który właśnie zaobserwował w 1915 roku u pacjenta, że dochodzi do wzmożonej senności u niego, co też później się zakończyło śpiączką. I też zaobserwowano, że w przypadku właśnie tego śpiączkowego zapalenia mózgu ono się pojawia pewnych okresach. Głównie od stycznia do marca się pojawiało. Tutaj z kolei drugą epidemią, która tak jak mówię też z taką dysfunkcją właśnie funkcjonowania poznawczego się wiązała często, to epidemia kiły w XIX-wiecznej Europie, którą uznano za chorobę endemiczną. Nie było na nią żadnej takiej skutecznej kuracji niestety. I tutaj Państwo widzicie, ja jeszcze w tle puszczę dzieło Schumana, który na tą kiłę również zachorował. I tutaj akurat Państwo widzicie zdjęcia znanych kompozytorów z Austrii i Niemiec. Akurat tak tutaj zostali wyselekcjonowani. I tutaj generalnie, szczególnie w przypadku Hugo Wolfa, Roberta Schumana, zaobserwowano pewne wspólne objawy, jak na przykład zespół paranoidalny, dochodziło też do zachowań agresywnych, pojawiła się dysartria, utrata zdolności pisania, też doszło do zmian w zakresie osobowości i też tu obydwoje walczyli z zapaleniem płuc. Oczywiście izolacje społeczne miały też miejsce przed pandemią i szereg badań, które były przeprowadzone przed obecną pandemią, pokazywały, że zawsze, niezależnie od przyczyn izolacji, pogarsza się funkcjonowanie poznawcze osób izolowanych. Występuje u nich obniżona odporność, zwiększone ryzyko
ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, ale też zwiększone ryzyko śmiertelności. Związek między kondycją fizyczną a izolacją społeczną został powiązany ze zwiększoną aktywnością zapalną, na co wskazuje zwiększony poziom choćby białka sera aktywnego czy fibrinogenu. Badanie, które przeprowadzaliśmy pod kierunkiem Markisa Stika z Niemiec, z naszym Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i z szeregiem innych instytucji na całym świecie, dotyczyło radzenia sobie w sytuacji pandemii w różnych grupach wiekowych. Badanie, które już zostało opublikowane w grudniu ubiegłego roku, obejmowało 494 osoby z populacji polskiej i niemieckiej o średniej wieku 43 lata. Większość osób była w związku. Oczywiście spodziewaliśmy się, że może być więcej trudności w tej grupie ludzi, dlatego że patrząc na różne wyniki badań, widać, że te restrykcje, które są wprowadzane, mogą silniej dotknąć tę grupę ze względu na silną izolację, która jest wskazywana też przez rządy różnych krajów, ale też przez najbliższych, choćby dzieci, ze względu na większe ryzyko zachorowania i śmierci. Nawet mają dzieci i rodzinę, zalecenia wielu rządów pokazywały, trzymajcie się Państwo jednak w dystansie z uwagi na ewentualną ochronę przed zarażeniem. Natomiast pytanie, które zadaliśmy sobie, było takie, skąd więc wyniki, które wskazują na niższy jednak poziom lęku i obawy przed koronawirusem w naszych badaniach. Wydaje nam się, że może to być związane z ograniczoną dostępnością wielu osób starszych do wiadomości poza radiem i programem pierwszym telewizji, które jednak mogłyby oddziaływać na zwiększenie świadomości, ale tym samym też na poziom nasilenia odczuwanego lęku. Mimo zaleceń osoby starsze mniej się izolowały, ponieważ chciały wspomóc swoje dzieci, swoich wnuków. Były pozamykane żłobki, były pozamykane szkoły, przedszkola. W związku z czym stwierdziły, jak mamy umierać, to lepiej wykorzystać ten czas i do czego się jeszcze wnukom i dzieciom przydać. Ponadto tak naprawdę grupa osób starszych relatywnie ma najmniej do stracenia w porównaniu z osobami młodszymi. Na ogół są to osoby będące już na emeryturze albo mają ugruntowaną pozycję zawodową, wobec czego nawet dodatkowe dni wolne nie skutkowały obawami przed utratą pracy. Też wcześniejsze doświadczenia o charakterze wydarzeń krytycznych mogły ich w jakiś sposób wspomóc mentalnie. Pamiętajmy, że to była duża część osób, która przeżyła II wojnę światową. To były osoby, wszystkie osoby z Polski, to były osoby, które przeżyły okres transformacji w Niemczech, budowę oraz upadek muru berlińskiego, wobec czego to też jednak te doświadczenia ciężkie, które przeżyli, mogły sprawić, że ta sytuacja wydawała im się łatwiejsza. Ponadto osoby starsze dość często porównują się z dobrym odpowiednikiem, czyli z osobami starszymi w tym samym wieku, które bardzo często są w znacznie gorszej sytuacji aniżeli one. I to mogło
wpłynąć na zdecydowanie lepsze wskaźniki ich funkcjonowania psychospołecznego, aniżeli osób młodych. I tutaj, gdybyśmy popatrzyli sobie na koncepcję mikrogenetyczną, którą Państwo z pewnością znacie, ponieważ no, akurat w neuropsychologii odgrywa olbrzymią rolę, zobaczmy na ten slajd, który pokazuje, że w takich sytuacjach trudnych bardzo często mamy nawet wstyd, poczucie winy, jak nie radzimy sobie dobrze z danymi problemami. Możemy obniżać poczucie swojej wartości. Jak to ja sobie z pandemią nie poradzę? Jestem zależna od wielu ludzi, czy ktoś mi przyniesie koszyk z jedzeniem, czy nie. Stąd też wiele osób, to już nie dotyczy tylko osób przez nas badanych, ukrywa prawdę, tworzy maskę. I patrząc nadal na wykres związany z teorią mikrogenetyczną, piętrowością w procesie tworzenia percepcji, akcji, sytuacji poznawczej, emocjonalnej, należy tutaj zwrócić uwagę, iż układ emocjonalny i poznawczy nie są układami, które funkcjonują niezależnie od siebie. Wprost przeciwnie, są ściśle ze sobą powiązane. I podobnie jak impulsy z dolnych pięter kształtują nasze myśli i zachowania, tak sposób naszego myślenia i zachowania może wpływać na reakcję podświadomej części mózgu. I co mamy z tym zrobić, z tymi wynikami, o których mówimy? Tak naprawdę bardzo ważne jest, abyśmy nie czekając na koniec pandemii, bo nie wiemy, ile jeszcze będzie trwała, wprowadzali kompleksowe systemy wsparcia, które obejmują całe systemy rodzinne, osiedlowe, społeczne. I tutaj oczywiście wszyscy zadają sobie pytanie, co robić, żeby nam się troszkę lepiej żyło w tych czasach. Jeżeli chodzi o takie terapie wspomagające, to tutaj dużo się mówi o suplementacji witaminą D. Generalnie też mówi się o tym, że to stężenie witaminy D we krwi jest mniejsze w okresach zimowych. I też powstały pewne hipotezy właśnie z tym związane, że właśnie ten wybuch epidemii przypadł właśnie na okres zimowy typowo. Natomiast też u osób, u których to stężenie jest większe, to u nich istnieje mniejsze ryzyko ostrych dróg oddechowych. Tutaj. Też u tych osób mogą się zmniejszyć takie niekorzystne następstwa immunologiczne, jeśli właśnie to stężenie we krwi jest dobre. To oczywiście nadal wciąż trwają badania właśnie z tym związane. Tak jak mówię, to jest jedna z hipotez. Takimi też terapiami wspomagającymi są różnego rodzaju arteterapie. Tutaj też pozwolę sobie utwór muzyczny puścić, taki nieco bardziej relaksacyjny, to wiadomo, niektórym bardziej może odpowiadać, niektórym mniej, natomiast też on powstał właśnie tutaj w odpowiedzi na takie zapotrzebowanie celem takiej redukcji stresu u niektórych osób. I tutaj we Francji wymyślono terapię za pomocą poezji. Też tutaj chciałam przeczytać, mamy na slajdzie wypowiedź, tutaj doktor Valerie Radot. Bez poezji życie byłoby nie do zniesienia. I to są właśnie słowa tej doktor, która zaleca właśnie swoim pacjentom czytanie wierszy, by nieco zmniejszyć cierpienie w wyniku COVID-19 i też kwarantanny. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi chociażby o naukowców, to coraz więcej z nas wchodzi właśnie w takie badania dotyczące COVID-u, żeby też poradzić sobie w tym trudnym okresie. Natomiast też tutaj kolejni artyści, twórcy, jak Państwo widzicie, na murach
Backstreet, anonim, namalował właśnie tutaj osoby związane ze służbą zdrowia, jak nas wspierają podczas tej pandemii. I tutaj też po prawej mamy, jak właśnie tak, ten koronawirus towarzyszy nam w codziennym życiu. Także też mamy nadzieję tutaj już takim, właściwie tak kończąc naszą prezentację, mamy nadzieję, że tutaj każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie, co po prostu to napięcie emocjonalne troszeczkę obniży. Oczywiście czasem te poszukiwania trwają nieco dłużej, ale miejmy nadzieję, że tutaj każdy coś dobrego znajdzie. Jest to też czas, kiedy możemy powracać do jakichś swoich hobby, pasji, mimo tego, że siedzimy głównie w pracy zdalnej, co sprawia, że no, ten dyskomfort kręgosłupowo-oczny, ale też psychiczny czujemy. Niemniej jednak zauważmy, że dla wielu z nas ten czas izolacji oraz kwarantanny może być dobrym czasem. Spróbujmy wykorzystać ten czas dla siebie, dla bliskich. Miejmy nadzieję, że też uruchomimy interdyscyplinarne sposoby wspomagania osobom, które czas izolacji i kwarantanny jednak przechodzą bardzo ciężko. Wszystkim życzymy rozwijania pasji oraz nieustającego zdrowia. Bardzo dziękujemy. Życzymy Państwu kolejnych tutaj fascynujących wykładów, wystąpień właśnie podczas Dnia Mózgu w Szczecinie. Dziękujemy. Dziękujemy uprzejmie.